Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, 32 werset. Kiedy Pan Jezus Chrystus był tu na ziemi, szczególnie bliscy Jego sercu byli ci, którzy nie szczycili się swą pobożnością. Religijni Żydzi unikali z takimi ludźmi kontaktu. Jednak Zbawiciel był zawsze gotowy do rozmowy z nimi, aby okazać im nieskończoną Bożą łaskę. Z tego powodu był piętnowany jako przyjaciel grzeszników i celników. Faryzeusze nieustannie zarzucali to Panu Jezusowi Chrystusowi. Wtedy Pan Jezus Chrystus odpowiedział im: nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Pan Jezus Chrystus był gotowy pomóc każdemu, który był świadomy popełnionych przez siebie grzechów. Niestety, obłudnicy humanistyczni oraz religijni ludzie uważali, że nie potrzebują ratunku. Uważali się za bogów tej ziemi albo za sprawiedliwych i uważali, że nie mieli potrzeby skorzystania z miłosierdzia ani łaski. Jednak celnicy i grzesznicy, którzy z powodu swego nieuczciwego postępowania i niemoralnego życia stanowili margines społeczeństwa, bardzo dobrze zdawali sobie sprawę z tego, że nie mają nic na ich usprawiedliwienie. Dlatego też wielu z nich zostało pociągniętych przez Bożą łaskę, którą okazał im Zbawiciel. W Jego obecności byli gotowi pokutować za swoje grzechy i otrzymawszy miłosierdzie Boże doświadczyć łaski przebaczenia. Słowa Chrystusa: nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych, są aktualne i dzisiaj. Jego oferta zbawienia z łaski nikogo nie wyklucza i nie pomija, nawet tych, którzy z ludzkiego punktu widzenia dawno już od niej odpadli. Każdy, kto uznaje się za grzesznika niegodnego wstępu do świętości Bożej, każdy, kto upamięta się, rozumiejąc, że jest w swoich najlepszych osiągnięciach tak daleki od Bożych wymagań, jak brudnym ścierką brak do standardu czystości, każdy, kto pokutuje ze swoich grzechów i osądza je jako złe, będzie, patrząc z wiarą i nadzieją na Bożego Zbawiciela, usprawiedliwiony przez Pana Jezusa. Porównaj Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, od 11 do 12 wersetu oraz Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 43 werset. Jezus Chrystus jest tym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. O Nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego.